Zaczynam od posiekania orzechów. Ja zazwyczaj biorę orzechy włoskie, aczkolwiek mogą być też laskowe. Jeśli chodzi o ilość, to mam tutaj dość solidną garść orzechów włoskich. Bardzo drobno je teraz siekam. Myślę, że tak wystarczy. Przekładam je teraz do miski. Teraz jakieś 2-3 łyżki świeżej zieleniny. Ja zazwyczaj biorę świeżą natkę pietruszki, estragon lub tak jak dzisiaj rzeżuchę. Bardzo drobno ją teraz siekam. Teraz dodaję szklankę jogurtu naturalnego. Moja szklanka ma pojemność 200 ml. Odrobinka soli. Czarnego, najlepiej świeżo mielonego pieprzu. Łyżeczka musztardy. Oraz łyżeczka świeżo wyciśniętego soku z cytryny. I na koniec dodaję jedną łyżeczkę oliwy z oliwek, aczkolwiek próbowałam też wersję z jedną łyżką stołową oliwy z oliwek i też było dobrze. Całość dokładnie mieszam. Sprawdzam smak i jeśli trzeba, ewentualnie doprawiam, jeśli nie, sos jest gotowy. Ja dodam jeszcze odrobinkę soli. Teraz jest dobrze, zatem mój sos uznaję za gotowy. Przekładam go teraz do pojemniczka i przechowuję w lodówce do kilku dni. A jeśli chodzi o sposób podania, to świetnie pasuje do wszelkiego rodzaju sałat, począwszy od lodowej na rozmaitych miksach, mieszankach, skończywszy. Bardzo dobrze smakuje także do ryb, do jajek, czy na przykład do mięs z grilla.